Siema, hejos! Dzisiaj mega świetny dzień. Zapraszam Was na przygody Blacka. Jadę na Biały Bór, jadę załatwić temat tego naszego motorowera. Pamiętacie tego hero, bohater dla bohatera, motorower. Na przykładkę silnika pojadę. Zarejestrowany. Będę mógł nim upalać. Oczywiście wracają projekty, sprzęt dla widzów. Kupiłem też skuter. Kontynuuję. Za 6,1 km trzymaj się prawej wyleja Jana Pawła II. Dobra. Hero już mam na pace. Patrzcie, Bydgoszcz, jakie ładne miasto. Jestem już na miejscu. Siema. Siema, Bartas. Siema. Mam coś dla Ciebie. Co masz? No, chodź zobacz. Idziemy zobaczyć tę maszynę. Mam sprzęt na przeróbkę. To jest ten, co tak strzela z wydechu? On głośno chodzi, tak no, na no. Aha, tak. A co, silnik całkowicie umarł? Tak. Nie wiem, może coś się wykombinuje z nim. Trzeba będzie poszukać taki silnik. Albo taki, albo jakiś, wiesz, czterosuwowy. No coś by tu można, nie wiem. A też leżący silnik, ja? No. Taki inny trochę jest ten silnik, taki dziwny. No. Gdzie to ma bak w ogóle? Gdzie to ma bak? Kiedyś wiedziałem. Nie wiem, tu pod siedzeniem albo... Czy tak wygląda, jakby to w ogóle bez baku jeździło. Nie wiem, się wydaje, że to będzie gdzieś tutaj. Tu bak. Gdzieś, no, no, będzie. Ale zobacz, zarejestrowany jeżdżący. No. Normalnie, tylko przegląd. Patrz, ale mam tu dla Ciebie jeszcze, patrz, karton z częściami. Masz lampę. I takie różne rzeczy. Kierunkowskazy. Coś czujesz, że z tym to będziesz miał robotę. No coś tak mi się wydaje. No, nie będzie takie proste. No. Kurde, skąd tak silnik się teraz do tego? Wiesz co, dolny czy górny? Co? No silnik. Znaczy tutaj ogólnie, znaczy ten do tego, nie? No. No ja wiem, jakby go skanowy załatwić taki. Nie wiem, może gdzieś się znajdzie na Elixie albo coś. Ale no raczej by trzeba było przerabiać wszystko, nie? No. Nie wiem, jaki. Może nawet się taki sam znajdzie. Możliwe. Może tak być. Odepniesz? Mówię. A jak tam mój skuter? Dobrze, tak? Wczoraj pojeździliśmy trochę, chodzi w miarę, jeszcze tylko trzeba lekko podregulować gaźnik. Dobra. Go zabieram od razu, nie? No tak. Zapakuję się go. Ja zapróbna? Dasz mi się go gnąć? Pewnie. W końcu mój. No w końcu tak. Przytrzymasz tam z przodu? Dobra, ja sobie. Leciutki jest, wiesz? Widzę. A wiesz, jak tu by taka czterosuwowa jednostka wleciała, nie? To się jakby to na koło rwało? No domyślam się. No bo to ile? Parę. A jaka też pojemność? To jest 70 jakaś? 50. Ale duży ma cylinder dosyć. Może być 50, no. Gaźnik tutaj, wszystko. Ciekawy ogólnie, taki amerykański. Hinduski. Taka jak to się blisko ściąga? O patrz, tu masz, tu masz bak. Pusto. Wyparowało. A właśnie wachę wziąłeś? No. Dobra, mam. Bo ja nie mam żadnej szanki. Mam. To nic, trzeba się po bank. Czekaj, wezmę ten karton na niego. Się go weźmie na warsztat od razu. Czyli na warsztat do nabora idzie. Tak. Tutaj pięknie na bluzie. Warsztat do nabora. A jeszcze patrz, kalendarz tu w garażu mam dla ciebie. Mam już jeden. Masz? I na warsztat możesz też jeden wziąć. Bo ja mam jeden zamawiałem przecież.
Aha. No jeden mam, widziałem, nawet jestem tam. Plakaty masz? Plakaty mam jakieś tam jeszcze. Jeszcze ostatnio. Co przywiozłeś też mam. Dobra, ja ci. Dużo nie mam, dwa ci wezmę. No spoko. A plakaty masz? To ci dam jeszcze, wiesz co? Nie wiem, możesz jakieś dorzucić. O, jedzie gringo, zobacz. Jadą psy. To wasze psy? Nasze. Z tego komisariatu fajnego. Tego co zabierają te? Patrz, masz kalendarz. Powietrze. Dobra. To jedziemy. Jedziemy. Pchamy raczej. Pchamy. A zobacz jakie ma klamki zawodowe, patrz. Sportowe. No. Lusterko, wszystko puch. No ja. Hero puch. Automatic. Automatic. Ja normalnie nim będę jeździł, nie? Dopóki komuś nie damy. Ciekawy on jest ogólnie. To jest taki licznik, ma taki malutki. To wygląda jak licznik od wody. Oj, zmieści się, zmieści. A nie? Ty nie złożysz? Stópkę? Tam pół. No, jest. I wiesz co, trochę koło bije z tyłu. Coś czuję właśnie. Nie, maszyna twoja. O kurde, moja maszyna? Większa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.